Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową prezydenta miasta Torunia, pana Michała Zaleskiego, dotyczącą aktualnej sytuacji epidemicznej w Toruniu. Oddaję głos panu prezydentowi. Dzień dobry państwu, szanowni państwo. Dzień dzisiejszy to dzień, który oczywiście przynosi kolejne informacje w zakresie zagrożenia epidemicznego w naszym mieście i mogę zapewnić, iż miasto funkcjonuje sprawnie, efektywnie. Powiedziałbym nawet bez zbędnych zakłóceń. I jednak pamiętajmy o tym, że są wśród nas osoby, które wymagają pomocy, wsparcia czy wiedzy. I dlatego przypominam, że czynne są dwa numery telefonów, pod którymi można kontaktować się, a które zostały uruchomione przez miasto Toruń w ramach działu interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Te numery telefonów 477-0091 oraz drugi bardzo podobny 477-0092. To miejsca, gdzie można uzyskać informacje o tym, co i jak się zmienia w realiach naszego miasta, ale przede wszystkim można zgłosić prośbę o pomoc czy propozycję także udziału w udzielaniu tej pomocy. Tam te informacje mogą docierać całodobowo. Szanowni państwo, publikujemy i przypominamy to, co dzisiaj jest dla nas wszystkich w całej Polsce, także w Toruniu, bardzo ważne, a więc jak powinniśmy chronić siebie i innych. Informacje na ten temat pojawiają się zarówno na słupach ogłoszeniowych na terenie Torunia, jak i również docierają do państwa za pośrednictwem przekazów medialnych oraz oczywiście także znajdą się w dyspozycji zarządców nieruchomości po to, aby mogły być umieszczone na przykład na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. Bardzo ważne jest, abyśmy sami dbali o swoje bezpieczeństwo, aby do minimum ograniczyć wychodzenie z domu, aby oczywiście wtedy, kiedy potrzebna jest nasza obecność w pracy czy w miejscu, gdzie dokonujemy zakupów, abyśmy tą drogę do i z tego miejsca ograniczali do niezbędnego minimum. Nieczynne są punkty gastronomiczne do konsumowania na miejscu. Natomiast przypominam, że można korzystać z dostaw na wynos, także oczywiście osobiście skorzystać z takiej możliwości, jak i poprosić o dowiezienie tego, co chcielibyśmy skonsumować do miejsca naszego zamieszkania. Tutaj oferta w Toruniu jest bardzo interesująca, ciekawa i bogata. Szanowni państwo, informacje dotyczące funkcjonowania sfery publicznej w mieście, tak jak już wcześniej informowaliśmy, miejscami, w których można składać dokumenty osobiście, przychodzić albo czegoś się dowiedzieć, są dwa punkty informacyjne Urzędu Miasta, a więc dwa, podkreślam, pozostałe są wyłączone z działalności. Ten w budynku przy ulicy Wały Generała Sikorskiego 8, budynku głównym Urzędu Miasta oraz budynku przy ulicy Grudziąckiej 126. Popularnie mówi się o tym, że to jest budynek dawnego Spomaszu. Tam będą te punkty informacji potrzebne dla mieszkańców czynne, ale prosimy o to, aby jak najmniej korzystać z tych miejsc. Szanowni państwo, jeszcze w dniu dzisiejszym opublikujemy informację dotyczącą zmian, które będą miały miejsce od dnia jutrzejszego, polegających na niestety ograniczeniu dostępu interesantów do niektórych działów w Urzędzie Miasta, ale i także w jednostkach organizacyjnych, publicznych jednostkach organizacyjnych gminy miasta Toruń. Te informacje dzisiaj po południu zostaną przekazane
wykazane z pełnym wykazem miejsc, gdzie ten dostęp będzie w najbliższym czasie ograniczony, ale także z informacją dotyczącą tego, gdzie w sytuacjach i jakich sytuacjach można będzie załatwiać osobiście sprawy związane z urzędem czy ze sferą publiczną. I informacja dla użytkowników pojazdów, samochodów osobowych, płatna strefa parkowania, a więc obszar, który funkcjonuje co do zasady na starówce i w otoczeniu tej starówki, od dnia jutrzejszego traci swoje cechy płatności, a więc na okres zamknięty, bo do piątku w przyszłym tygodniu, a więc na najbliższe 9 dni roboczych, bo wtedy strefa płatnego parkowania jest taką strefą, zostają zawieszone pobieranie opłat za parkowanie w tej strefie. Robimy to po to, aby ograniczyć tą możliwość posługiwania się tymi parkomatami, urządzeniami, gdzie trzeba poprzez dotykanie klawiszy ekranu osobiście wprowadzać informacje dotyczące parkowania i wnoszenia związanych z tym opłat. To jest zawieszenie czasowe, zawieszenie, które ma służyć na podniesieniu standardu sanitarnego naszego miasta. Szanowni Państwo, najważniejsze w naszych rękach, a więc chrońmy siebie i innych, bądźmy ostrożni, dbajmy o zasady higieny, unikajmy miejsc, w których może być nas dużo lub bardzo dużo, a niezbędne kontakty zewnętrzne ograniczajmy do minimum. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezydencie. Zwracam się teraz do dziennikarzy, którzy przysłuchują się naszej rozmowie, oglądają transmisję online w serwisie YouTube. I teraz, drodzy państwo, czekamy na pytania od państwa. Zadawajcie je proszę na specjalnie utworzonym czacie na Messengerze. Ja będę pytania od państwa czytać głośno i pan prezydent postara się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie jest z redakcji telewizji Toruń. Czy w miejscach przygotowanych przez miasto do kwarantanny przebywają jakieś osoby? Nie, w tej chwili w tych miejscach jeszcze osoby nie przebywają. Skierowanie do tych osób może odbyć się tylko i wyłącznie w drodze decyzji powiatowego inspektora sanitarno-epidemiologicznego, który oczywiście w tym zakresie współpracuje ściśle z lekarzem i te decyzje jeszcze nie wpływają. Miejsca są przygotowane. Pytanie od pani redaktor Marty Manerowskiej, Radiogra. Ile mamy osób objętych kwarantanną w Toruniu pod kątem zagrożenia koronawirusem? W tej chwili jest to, zdaje się, około 40 osób. Te informacje się zmieniają, dlatego ja być może pamiętam dane z końca wczorajszego dnia. Czekamy jeszcze na pytania od państwa, drodzy państwo. Zachęcamy do przesyłania pytań. Te dane, które ja podaję dotyczące kwarantanny, tak było do tej pory, być może tego nie uściślałem, one są danymi, które obejmują dwa obszary. Miasto Toruń i powiat toruński, ponieważ takimi danymi dysponuje powiatowy inspektor sanitarno-epidemiologiczny. Kolejne pytanie pojawiło się, dziękujemy za nie. Pan redaktor Michał Zaręba, Polskie Radio Pomorza i Kujaw. Czy wynajmujące od miasta lokale, kluby, które są zamknięte z powodu stanu wyjątkowego, mogą liczyć na zwolnienie z opłat lub obniżenie czynszu? No przede wszystkim działalność gospodarcza nosi w sobie cechy pewnego ryzyka, a więc te zdarzenia losowe, o których jesteśmy uczestnikami, mają taki charakter. Oczywiście w sytuacji, kiedy będzie przedłużał się ten okres, z którym mamy do czynienia, a więc zagrożenie epidemicznego, będziemy zastanawiali się, jaką formę, jaki sposób, jaki zakres ewentualnych zmian czy relacji między najemcami a gminą miasta Toruń jako właścicielem majątku w tym lokali wprowadzić. Czekamy na kolejne pytania, drodzy państwo. Pani Paulina Błaszkiewicz, redakcja Nowości. Jak koronawirus wpłynie na działanie instytucji kulturalnych? Czy one mogą liczyć na jakieś wsparcie? Instytucje kultury w tej chwili nie prowadzą praktycznie działalności. Pracownicy tam zatrudnieni wykonują zadania wewnątrz instytucji, a więc pewnie związane także trochę z porządkowaniem tego, na co wcześniej nie było czasu, jak i przygotowaniem do nowych wydarzeń, imprez, które będą miały miejsce, ufam,
po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego i oczywiście środki finansowe na utrzymanie instytucji bez wydatków związanych z organizowaniem imprez będą przekazywane i są przekazywane przez gminę, natomiast no, zwalniają się jakby środki finansowe związane z kosztami organizacji imprez. Zamierzamy je przesunąć na ten okres, kiedy będzie można wrócić do organizowania imprez. Kolejne pytanie, tym razem z redakcji Meloradia od pana Gustawa Nowaka. Czy wiemy, ile w Toruniu wykonano testów na obecność koronawirusa? Nie mam tej informacji, tu trzeba było zapytać powiatowego inspektora sanitarno-epidemiologicznego. Szanowni Państwo, czekamy na pytania od Państwa. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Kolejne pytanie z redakcji telewizji Toruń. Czy strażnicy miejscy sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się w swoich mieszkaniach? Strażnicy miejscy nie kontrolują obecności osób objętych kwarantanną w swoich mieszkaniach. Zgodnie z decyzją rządu Rzeczypospolitej, ministra zdrowia, w uzgodnieniu z panem premierem, tą kontrolę wykonują funkcjonariusze Policji Państwowej. Jeżeli będzie przybywała ilość osób, które będą objęte kwarantanną, również jest deklaracja ministra obrony narodowej o włączenie w te działania wojska, w pierwszej kolejności Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejne pytanie z redakcji Radia Gra. Czy w najbliższych dniach, poza wspomnianymi już zmianami, możemy liczyć, że jakieś inne, kolejne zmiany istotne dla mieszkańców będą sukcesywnie wprowadzane? Oczywiście będziemy reagowali w zależności od sytuacji. Sytuacji szczególnie w naszym mieście staramy się wprowadzać takie rozwiązania czy decyzje, które idą w ślad za rozwiązaniami wynikającymi z rozporządzeń właściwych ministrów, Rady Ministrów, Premiera Rzeczypospolitej, dotyczącymi tego, abyśmy między sobą utrzymywali jak najmniej kontaktów, ograniczali je do niezbędnych, abyśmy dbali o swoje własne zdrowie, o kwestie związane także z dbałością o higienę i zachowania takie, które dotyczą nas wszystkich mieszkańców Torunia. I tutaj te działania mają taki charakter. Każde działanie, które jest podejmowane, jest przede wszystkim w pierwszej kolejności podejmowane, biorąc pod uwagę aspekt wynikający z istnienia stanu epidemicznego i wynikający z konieczności prowadzenia takiej osobowej, jakby czy osobistej izolacji, która powinna być naszym sposobem myślenia. Dlatego dzisiaj rozmawiam za pośrednictwem kamery, mikrofonu, a nie bezpośrednio spotykając się z dziennikarzami. Kolejne pytanie od dziennikarzy. Pani Paulina Błaszkiewicz z redakcji Nowości pyta o to, w jakich internatach zaplanowana jest kwarantanna zbiorowa i czy w tych miejscach przebywają jeszcze uczniowie? Nie, w tych miejscach nie przebywają uczniowie. Internaty, które są przygotowane w tej chwili, to jest na pewno internat zespołu szkół mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. I proszę mi przypomnieć drugi. To nie jest internat. Pytanie było o internaty, natomiast Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, obiekt przy ulicy Łokietka, także jest przygotowany. W wykazie, w materiałach jest informacja o tym drugim internacie. Proszę to sprawdzić i podać pani redaktor. Pani redaktor, sprawdzimy i przekażemy pani te informacje. A tymczasem spływają do nas kolejne pytania. Musimy chwilę poczekać ze względu na technikę. Sprawdźmy ten drugi internet. Już sprawdzamy. Nie zabrałem tych dokumentów. Kolejne pytanie. Pytanie tym razem z redakcji portalu Tylko Toruń od redaktora Łukasza Piecyka. Czy miasto planuje zamknąć targowiska lub obniżyć opłaty dla sprzedawców? Analizujemy sytuację targowisk. Wydaje się, że
myślenie o targowisku jako obiekcie handlowym niezadaszonym jest czymś, co jest trafne, ponieważ taki charakter mają targowiska. To nie są miejsca ani zgromadzeń, ani miejsca, które no, mają służyć na spotkań towarzyskich, tylko to jest miejsce handlu. Skoro tak, to należy pamiętać o treści rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego stanu epidemicznego w Rzeczypospolitej i tam mówi się wyraźnie, jeżeli powierzchnia handlowa obiektu handlowego przekracza 2000 metrów kwadratowych, wówczas wyłączeniu podlegają niektóre z rodzajów handlu, a więc są taksatywnie w rozporządzeniu wymienione. Pozostaje możliwość handlu artykułami spożywczymi, prowadzenia usług takich jak pralnie, czy obiektu, czy działalności takiej jak apteki i drogerie. A więc w ten sposób myśląc, że to jest takie urządzenie czy miejsce handlowe o powierzchni określonej, no tutaj należy doszukiwać się sposobu na rozwiązania decyzyjne. Jedno na pewno z targowisk ma powierzchnię handlową większą niż 2000 metrów, to jest targowisko przy Chełmińskiej i zapewne w tym kierunku decyzje powinny pójść jak zgodnie z rozporządzeniem, ale sprawa jest w tej chwili analizowana. Postaramy się także dzisiaj w sesji popołudniowej informacje w tej sprawie przekazać. Mamy kolejne pytanie, tym razem z redakcji Radia Sfera. Czy w związku z dużą ilością podróżujących ostatnio studentów dworzec został zdezynfekowany lub czy są takie plany? W części dworcowej spółka, która zarządza dworcem Toruń Główny, prowadzi tam działalność poprzez także nadzór nad stanem zdrowotnym czy stanem higienicznym tego obiektu i z tego co wiem również prowadzi działania o charakterze dezynfekcyjnym. Natomiast w jakim miejscu, w jakim czasie i w jaki sposób, to te informacje uzupełnimy. Natomiast pozostałe dwa dworce, dworzec Toruń Miasto i Toruń Wschodni, nie są w zarządzie miasta, podobnie jak dworzec autobusowy. Szanowni Państwo, ponawiam prośbę o pytania. Czy jeszcze ktoś chciałby o coś zapytać? Mamy chwilę oddechu, pytania się tworzą. Może uzupełnimy tą informację dotyczącą drugiego z internatów. Internat Zespołu Szkół Spożywczych i 8 Liceum Ogólnokształcącego. To jest internat, który znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej. To drugi z internatów, wspomniane wcześniej Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży. No to nie jest internat, ale także jest przygotowane i praktycznie od razu może być włączone MCSM do sieci miejsc kwarantanny. Natomiast internaty są także przygotowane. Wszystkie trzy obiekty są wolne od użytkowania w tej chwili. Kolejne pytanie od redaktora Łukasza Piecyka. Czy planuje się wprowadzenie stref ochronnych dla kierowców MZK? Podobne pojawiły się w innych miastach i mają one na celu odcięcie przedniej części pojazdu od pasażerów. Wiem, że Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji wprowadza szereg ochron, działań także związanych z dezynfekcją pojazdów, z przecieraniem miejsc, które dotykają najczęściej podróżni, z izolowaniem kierowców od pasażerów. W związku z tym jestem przekonany, że to jest wdrażane w tej chwili w MZK w sposób oczywiście technicznie możliwy. Kolejne pytanie z Polskiej Agencji Prasowej od redaktora Tomka Więcławskiego. Władze Tychów zdecydowały o zamknięciu m.in. placów zabaw i siłowni plenerowych. I czy w Toruniu planowane jest podobne rozwiązanie? Zamknięcie może odbyć się jedynie w tej formie, jakiej już od kilku dni próbuję o tym mówić, czyli zachęcając do zaprzestania
korzystania czy wykorzystania miejsc, gdzie jesteśmy przynajmniej teoretycznie narażeni na kontakt z miejscem, gdzie może znajdować się wirus. W związku z tym te apele są aktualne. Myślę, że ze względu na pogodę niezbyt dużo osób z dziećmi korzysta z placów zabaw, natomiast ze względu na chociażby tą ostrożność, także zapewne korzystając z takiej własnej ostrożności, także z siłowni na świeżym powietrzu, mniej osób korzysta niż to było do tej pory i zachęcam do tego, aby w tej chwili rezygnować, natomiast jeżeli ktoś czuje się jakby zobligowany swoim potencjałem fizycznym do tego, aby korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, aby może wziąć z sobą jakiś preparat do wyczyszczenia, odkażenia miejsca, które będzie się dotykało, aby nie czuć tego potencjalnego zagrożenia. Pytanie od redaktora Andrzeja Korpusińskiego z Telewizji Toruń. Czy nauczyciele są zobowiązani do przekazywania uczniom do samodzielnego przerobienia zadań objętych podstawą programową w czasie pobytu w domu? Wszyscy dyrektorzy toruńskich szkół zostali zobligowani do tego, aby stosować tą metodę zachęcania do nauczania e-nauczania, a więc nauczania za pośrednictwem systemów elektronicznych. Myślę, że to funkcjonuje w toruńskich szkołach, bo z tego co wiem, także z relacji rodzinnych, takie zadania młodzież czy dzieci mają. Kolejne pytanie z Polskiej Agencji Prasowej. Aby zminimalizować ryzyko potencjalnego zakażenia koronawirusem, prezydent Białegostoku i jego zastępcy pracują oddzielnie i komunikują się ze sobą tylko online lub telefonicznie. Czy w Toruniu rozważane jest podobne rozwiązanie? My najczęściej także komunikujemy się online albo elektronicznie. Dzisiejsza konferencja jest potwierdzeniem tej tezy, aczkolwiek w bliskości mojej siedzą współpracownicy, dzięki którym ta relacja może się odbywać, a mój kontakt z osobami współpracującymi jest tylko w sytuacjach niezbędnych, takich, których trudno inaczej byłoby się porozumieć. Oczywiście coraz bardziej zdecydowanie będziemy przechodzili na formułę kontaktu elektronicznego. Telefony są sprawne, łącze mailowe również. Pytanie od pani redaktor Błaszkiewicz. Toruń nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa, ulice też są puste. Czy torunianie zdali testy z odpowiedzialności? Jak pan prezydent to ocenia? Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, a więc cieszmy się z tego stanu rzeczy, który pani redaktor, tak jak i ja, zauważyła. To rzeczywiście jako torunianki i torunianie ostrożnie podchodzimy do tego, aby zachować swoje zdrowie, aby nie narażać swojego zdrowia, a także oczywiście zdrowia bliskich. W związku z tym jest oczywiste, że to bardzo dobrze, iż tak postępujemy, że nie szukamy okazji do spotkań, nie szukamy możliwości do tego, aby trafić na kogoś, kto nie daj Boże jest nosicielem wirusa. Róbmy to z rozmiarem, z uwagą, tak jak jest na dzisiaj, jest dobrze, ale proszę jeszcze Państwa o wszystkich, zwracam się tutaj do mieszkańców Torunia, o cierpliwość na następne dni, tak abyśmy mogli powiedzieć czystym sumieniem, naszą powinność obywatelską jako mieszkańcy Torunia spełniamy i to, co wiąże się z bezpieczeństwem zdrowotnym nas, mieszkańców Torunia, odbywa się dzięki naszemu w tym aktywnemu udziałowi, aktywnemu poprzez brak aktywności, w związku z tym zostając w domu, nie chcąc nigdzie w niczym uczestniczyć, nie udając się na spotkania, nie organizując licznych osobowo spotkań rodzinnych czy przyjacielskich, właśnie brak aktywności jest naszą efektywną aktywnością w chronieniu nas samych przed wirusem i jego skutkami. Drodzy Państwo, czy jeszcze jakieś pytania? Widzę, że jedno pytanie spływa. Musimy chwilę na nie poczekać. Thank you.
Drodzy Państwo, czy jeszcze jakieś pytania? Tak, czekamy. Czekaliśmy na pytanie od redaktora Łukasza Piecyka i ono się właśnie pojawiło. Czy terminy wypłat świadczeń socjalnych, takich jak 500+, pozostaną bez zmian, czy będą jakieś potencjalne opóźnienia? No dzisiaj takiego zagrożenia nie ma. Te wypłaty są dokonywane, natomiast no, dla nas istotne jest to, abyśmy mogli maksymalnie dużo tych wypłat dokonywać online, czyli za pośrednictwem kont bankowych, to jest najważniejsze. I to jest wtedy możliwość dotrzymania terminów jest oczywista. Szanowni Państwo, widzę, że nie przesyłacie już do nas pytań, dlatego bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za pakiet obszernych i różnorodnych informacji, a Państwu dziękuję za obserwowanie naszej transmisji online. Tak jak Pan Prezydent wspomniał, ze względu na możliwe zagrożenie w najbliższych dniach właśnie tak będą odbywały się nasze spotkania. Materiał audio i materiał wideo po tym spotkaniu otrzymacie Państwo drogą mailową. Dziękuję bardzo.